Zarzuty dla osób kodujących nielegalne bilety komunikacji. Aż 10 osób grozi 5 lat więzienia za to, że doładowywały karty. No cóż, powiem szczerze, nie karałbym tych osób, tylko przyjął właśnie do tego zarządu transportu miejskiego w Warszawie, ponieważ te osoby poinformowałyby ten nieszczęsny zarząd, jakie karty powinny być właśnie wykorzystywane do takiej opcji. Te karty są bardzo łatwe do złamania, bardzo łatwe do właśnie dekodowania, zmiany taryfy i tak dalej. Polecam, jeśli ktokolwiek chce kartę, każda ilość, proszę Państwa, każda ilość i więcej oczywiście na PRIV. Proszę napisać, powiem co i jak, żeby taką kartę posiadać. Pozdrawiam wszystkich, a zarząd, no cóż, niestety, nie jesteście na bieżąco, a osoby, które potrafią taką technologią już się obsługiwać, zostaną ukarane. Dlaczego nikt z zarządu nie wyleci? Tajemnica.